jestem absolwentką 15 ELO w Gdańsku. Dlaczego warto przyjść do 15? Ja dzięki tej szkole poznałam wielu wspaniałych ludzi i dostałam się na wymarzone studia. Ważnym elementem była dla mnie pomoc nauczycieli, dzięki którym mogłam realizować swoją pasję, jaką jest siatkówka. Nie będziecie żałować. Jestem absolwentką klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim. Do dnia dzisiejszego z sekcją łączy mnie szczególna więź. Dzięki tej klasie pokochałam hiszpański, pokochałam hiszpańską kulturę. Zdecydowałam się na studia w Barcelonie, które ukończyłam w tym roku i chciałam zachęcić wszystkie osoby do spróbowania swoich sił z językiem hiszpańskim w klasie dwujęzycznej. Znajomość tego języka w krajach Ameryki Łacińskiej i Ameryki Południowej jest niezbędna. Jedyne, co musisz zrobić, to odważyć się i dołączyć do 15 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku do sekcji dwujęzycznej polsko-hiszpańskiej. To 15 dopiero pozwoliła mi tak oficjalnie samemu przed sobą przyznać, że dobra, idę do szkoły aktorskiej potem, ponieważ skusił mnie bardzo ten profil humanistyczny z edukacją filmową. Ta szkoła jest bardzo otwarta dla uczniów w taki sposób, że faktycznie można się tam w jakiś sposób realizować i daje ci wolną rękę do rozwoju. Jestem absolwentem 15 Liceum Ogólnokształcącego, czyli szkoły z pasją, szkoły, którą tworzą ludzie. Jest to szkoła pełna klimatu i dobrej energii. Przede wszystkim szkoły, w której w końcu zrozumiałem potęgę wiedzy oraz dzięki wspaniałej kadrze mogłem rozwijać się pod kątem sportowym, co niewątpliwie było dla mnie bardzo ważne i wpłynęło na rozwój mojej dalszej kariery. Także jeżeli ty jesteś osobą pełną pasji i pomysłów, to gwarantuję ci, że jest to idealna szkoła dla ciebie, także nie zwlekaj i zapisuj się do 15 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Pozdrawiam. Do 15 zachęcił mnie profil z rozszerzonym językiem niemieckim, WOS-em i historią. Dzięki świetnej kadrze nauczycielskiej mogłem uczestniczyć w wielu ciekawych przedsięwzięciach, takich jak polsko-niemiecka wymiana uczniowska czy klub Myśli Obywatelskiej Orzeł, dzięki któremu brałem udział w wielu ciekawych i ważnych wydarzeniach. Piętnastkę ukończyłem 13 lat temu, ale do tej pory jestem w kontakcie z niektórymi kolegami i nauczycielami, dzięki czemu wiem, że moje liceum stale rozwija swoją ofertę edukacyjną, czego przykładem jest informatyka z elementami robotyki, na której nauczysz się podstaw programowania, projektowania algorytmów czy sterowania urządzeniami. Razem z rozszerzoną matematyką i fizyką może to być bardzo dobra baza do kontynuacji nauki, na przykład na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej, do czego gorąco zachęcam.